Dzień dobry drodzy widzowie. Tak się składa, że jestem w trakcie serwisu swoich piast, DT Swiss, i pomyślałem, że warto wam to nagrać, dlatego że być może nie wszyscy z was wiedzą, że tego typu piasty na łożyskach tak zwanych maszynowych, kartridżowych, również serwisujemy okresowo, nie tylko piasty na łożyskach kulkowych. Jeżeli nie robicie tego regularnie, to po pierwsze skracacie żywotność swoich ukochanych kółek, a po drugie sami sobie robicie podgórkę, bo wiadomo, że nieserwisowane, zapiaszczone łożyska kręcą się trudniej. A sprawa jest banalna do wykonania, jedyne specjalistyczne narzędzia, jakich potrzebujecie, to tego typu klucz do odkręcenia tarczy w systemie Center Lock, jeśli takie macie. Jeżeli nasze śrub, to wiadomo, że imbusy, ale to jest taki sam klucz jak do standardowych misek suportu Shimano. Jeżeli macie bębenek w systemie Ratchet, potrzebujecie specjalistycznego smaru od DT Swiss. Przy czym szczerze mówiąc, cena tego smaru to jest jakaś chora, dlatego ja zrobiłem eksperyment, ale uwaga, jakby coś robicie, to tylko wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użyłem smaru, który moim zdaniem ma podobne właściwości, to znaczy smaru do sprzęgieł przerzutek Shimano. Działało to pół roku bardzo dobrze. Potrzebujecie też zwykłego smaru do łożysk, ale pamiętajcie, nie używajcie tego do ratcheta, dlatego że w najgorszym, najczarniejszym scenariuszu, jeżeli wam się to sklei, to w najmniej oczekiwanym momencie rower wam się zamieni w ostre koło i naprawdę można sobie zrobić kuku. Potrzebujecie też waszej sztywnej osi, jeśli macie taki system. Jeżeli nie, to endcapy quick release też można zdemontować bez specjalistycznych narzędzi. Przyda wam się tego typu klucz nasadkowy o średnicy zewnętrznej około 27 mm. To jest akurat klucz do świec od auto owinięty taśmą izolacyjną. Jeżeli nie macie czegoś takiego, to zapewne sprawdzi się też jakaś stara sztyca o średnicy 27,2 lub coś podobnego. I to jest wszystko. I już w trakcie kręcenia materiału okazało się, że moje łożyska nie są w stanie idealnym. Zapewne dramatyzuję i jeszcze by pojeździły, ale stwierdziłem, że to jest doskonała okazja, żeby wam pokazać ich wymianę. Ale żeby nie komplikować, podzielę film na dwie części. Pierwsza, okresowy serwis dla każdego za pomocą podstawowych narzędzi, i druga część dla zaawansowanych z wymiany łożysk. Od tej strony, gdzie jest tarcza hamulcowa i nakrętka, endcap i zwłaszcza łożysko znajduje się w takim zagłębieniu, osłaniany przez nie, dzięki czemu smar był w zasadzie idealnym stanie. Natomiast z drugiej strony ta szpara nie jest tu niczym osłonięta, przez co pod tą tulejką było trochę piachu, brudu, ale bez przesady, nie tak dużo. Smar był trochę zanieczyszczony. Pokażę wam teraz, jak się dostać do środka. Teoretycznie do wyjęcia zatyczki endcapa potrzebujecie specjalnego narzędzia. Ja natomiast od zawsze używam po prostu osi. Chociaż uprzedzam, że jest to trochę druciarstwo. Najlepiej, żebyście mieli albo jakąś starą oś, albo zapasową, dlatego że jest duża szansa, że uszkodzicie gwint i nie wkręcajcie tego później w ramę, bo jeszcze gwint w ramię uszkodzicie. Po prostu wsuwam końcówkę i powoli, małymi ruchami naciskam w dół, tak żeby wysuwała wam się ta tulejka po kawałku. Nie chcecie, żeby w żadnym momencie ona była pod dużym skosem. W pewnym momencie wyskoczy wam całość. O! Po zdjęciu tych dekielków na powierzchni tego łożyska powinniście widzieć smar. U mnie go nie ma, bo już wcześniej go wyczyściłem, on był lekko zabrudzony. Jego bardzo ważnym zadaniem jest osłona nie tylko tej metalowej części łożyska, ale też uszczelnienia przedostającą się wodą, która by powodowała korozję. I na tym właśnie polega tak zwany mały serwis tych piast, to czym jest ten odcinek. Powinniście regularnie raz na jakiś czas tu zaglądać i sprawdzać, że po pierwsze ten smar jest, a po drugie, że on jest we w miarę dobrym jeszcze stanie, tak żeby on mógł wypierać wodę. I waszym zadaniem w tym momencie jest sprawdzenie stanu tego łożyska. Możecie albo wsadzić tutaj palec, albo jeździć po stole, róbcie to jak chcecie. Chodzi o to, żebyście wyczuli, czy to łożysko kręci się płynnie w całym zakresie obrotów, czy nie ma takich momentów, że kręci się lżej albo ciężej, albo wydaje jakieś takie zapiaszczone, czy tego typu inne świszczące odgłosy. No dobra, stop. Muszę wam to dograć, dlatego że większość materiałów o tym nie wspomina, a możecie się naprawdę zdziwić. Piasty takie jak DT, wyjęte z roweru, kręcą się z wyraźnym oporem. Dopiero po wkręceniu w ramę zaczynają kręcić się lżej. A wynika to z tego, że każde łożysko ma pewien luz, prześwit pomiędzy kulkami a bieżnią. Takie wyjęte łożysko ma jakiś wstępny luz i dopiero po włożeniu w docelowe miejsce osiągają swój luz roboczy. To są zwykle tysięczne części milimetra. Jeżeli ten luz jest za mały, to takie łożysko albo będzie się bardzo grzało, albo w ekstremalnej sytuacji w ogóle się nie będzie kręciło, albo się przedwcześnie zużyje. W
piastach DT docelowy luz roboczy osiąga się poprzez kolejność montażu łożysk. Najpierw pierwsze łożysko jest wciskane do obudowy, także jest osadzone na równi z osią i na równi z obudową. A drugie łożysko wciska się tak, że jest na równi z osią, ale już nie z obudową. To powoduje, że oś jest ściskana przez łożyska. W zasadzie można powiedzieć, że oś napiera na wewnętrzne bieżnie łożysk, powodując naprężenia pomiędzy kulką a bieżniami. To powoduje, że jak sobie kręcicie taką piastą w powietrzu, to ona kręci się trudniej. A dopiero kiedy włożycie taką piastę w ramę, to zaciski naciskają z drugiej strony i takie łożysko kręci się z docelowym luzem roboczym. Dla zainteresowanych więcej informacji znajdziecie w handbooku łożysk NTN, rozdział 9, Bearing, Clearance and Preload. Wrócimy tu jeszcze w osobnym odcinku dla zaawansowanych, gdzie pokażę Wam na przykładzie markowych japońskich łożysk NTN i łożysk marki tak zwanej rowerowej Enduro, jak ja dobieram, uwzględniając uszczelnienia, klasę wykonania i klasę luzu, bo skontaktowałem się z DT Swiss, żeby się dowiedzieć, co tam było włożone i opowiem Wam, dlaczego Enduro robi troszeczkę inaczej. Jeżeli uda Wam się wyczuć, że to łożysko pracuje z piachem, bez smaru albo ewidentnie huczy, no to niestety czeka Was prawdopodobnie wymiana, aczkolwiek możecie jeszcze próbować je uratować, jeżeli ono długo nie pracowało z syfem w środku. To znaczy wyjąć delikatnie uszczelkę, wyczyścić środek ze starego smaru i syfu, na przykład benzyną ekstrakcyjną, strzykawką zaplikować nowy smar, założyć z powrotem. Jako że tutaj na powierzchni widziałem, że było trochę brudu, ten smar nie był idealnie czysty. Ja z czystej ciekawości to zrobię, chociaż nie powinno się, dlatego że zdjęcie tego typu uszczelki może ją uszkodzić i spowoduje, że to łożysko już nie będzie szczelne. Zrobię to w imię nauki dla Was. Zobaczymy, jak wygląda w środku smar. A wymiana tych łożysk wbrew pozorom jest taka banalnie prosta, zwłaszcza z tyłu. Potrzebujecie specjalnego narzędzia do wyjęcia pierścienia ratcheta, ale i tutaj z przodu do wybicia i potem wprasowania łożysk albo parę trików i własnej konstrukcji narzędzi. Ja to robię na żywo, nie mam pojęcia, co zostanie w środku, więc zaraz dowiemy się, czy będzie potrzeba nakręcenia materiału z wymiany tego łożyska, czy nie. Ja użyję mojej niezawodnej szwajcarskiej stali Victorinoxa, ale nie ostrej, tylko tępej strony, żeby przypadkiem nie przeciąć wargi uszczelki i podwadzam ten metalowy pierścień. Cyk. Wyjmując musicie bardzo uważać, żeby nie pogiąć, nie zwichrować tej uszczelki w tej płaszczyźnie na boki. Zobaczmy sobie, jak wygląda smar w środku. Wezmę troszeczkę na końcówkę scyzoryka. No nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ten smar wygląda w zasadzie jak nowy. To jest niesamowite. Po kilku latach użytkowania w takich warunkach rozsmaruje na szmatce. Nie wiem, czy widzicie. I przy montażu pamiętajcie, nie wywierać punktowego nacisku, żeby nie robić tego w ten sposób, a zwłaszcza tutaj od wewnątrz. Dlatego ja używam sobie nasadki, w tym przypadku 19. Cyk. Poczułem takie pyknięcie, jak wskoczyła. Bierzecie pędzelek i smar. Żeby wbić endcapa, ja sobie go wkładam tu najpierw delikatnie palcami, tak żeby się tylko trzymał. I teraz bardzo nie chcecie tego uderzać punktowo, czy jakimś, nie wiem, młotkiem naokoło, wbijakiem, punktakiem. Dlatego, że bardzo nie chcecie wyrobić tego delikatnego spasowania tutaj, albo tego pokrzywić. Mi fantastycznie sprawdza się, uwaga, klucz do świec samochodowych, 16. Ewentualnie możecie użyć, jeżeli macie gdzieś na zapasie, sztycy 27,2 mm, również średnica tu idealnie pasuje. I używając impulsownika, powoli wbijacie, upewniając się, że wchodzi równomiernie. Nie powinno tu być żadnego rantu ani niczego takiego. Oczywiście warto by było sobie na przykład obkleić to jakąś taśmą, żeby tutaj nie rysować naokoło. Ja i tak mam porysowane, ale Was uprzedzam. Żeby dostać się do drugiej strony, musicie oczywiście odkręcić najpierw tarczę hamulcową płaskim kluczem, który nie ześlizguje się z tej nakrętki. Ja mam łatwiej, bo już ją demontowałem wcześniej. Jeżeli będziecie mieli problem, tu trzeba użyć sporej siły, 40 Nm. Zawsze możecie pomóc sobie, uderzając tutaj w rączkę młotkiem i trzymając. Koło tylne, strona nienapędowa, tu nie będę się rozwodził, wygląda to podobnie. Wyjmujecie endcapa, gdyby nie chciał wyjść ręką, możecie całego włożyć w imadło, ale z miękkimi gumowymi końcówkami i pociągnąć za całe koło do góry, wyjdzie na pewno. To możecie sobie całe wrzucić do jakiegoś słoiczka z benzyną ekstrakcyjną, tak samo jak i ten z drugiej strony. I tutaj ponownie czyścicie cały stary smar ze środka. Ja już to wcześniej
czyściłem, więc jest prawie że czysto. Pamiętajcie zwłaszcza o tym gwincie, który się tutaj znajduje, żebyście potem nie wkręcali z powrotem nakrętki od tarczy w piach. I tutaj uwaga, nie psikajcie niczym na powierzchnię łożyska, tak jak to pokazywał na przykład Shybike, ani izopropanolem, a już na pewno nie jakąś benzyną ekstrakcyjną czy czymś takim. Jak wam się to dostanie pod uszczelnienie łożyska, to już się samo nie wydostanie, zniszczy wam smar w środku. Wtedy to już, jeżeli chcecie czymś tu psikać, to zdejmijcie tą uszczelkę, wyczyście cały smar ze środka, załóżcie uszczelkę z powrotem po nasmarowaniu świeżym smarem do środka. Możecie psikać alkoholem izopropylowym na szmatkę czy papierek, ale też bez przesady, z tego nie ma kapać. I znów dobry smar wypierający wodę, pędzelek. Nie przesadzajcie, to nie ma być tak, że jak wy tutaj założycie endcapa, to wam to wycieknie brzegami, bez przesady. Musicie tak wycelować. Zobaczcie, tutaj wcale nie ma tak dużo miejsca na ten smar. To musi być taka cienka, nie wiem, milimetrowa gdzieś warstwa. Ja jeszcze korzystając z tego, że to ma takie podwójne uszczelnienie, lubię nasmarować tam wewnątrz. Po włożeniu, spójrzcie, może być tak, że jak daliście za dużo smaru, to on wam tam wypłynie w środku i wtedy warto to wyczyścić, dlatego że inaczej piach, który się do tego przyklei, będzie rzęził i będziecie jadąc to słyszeli, będziecie myśleli, że łożysko, albo szukali, co się dzieje. Główny punkt programu, tył, strona napędowa, musimy dobrać się do raczeta, do wnętrza bębenka. Tu, żeby zdjąć endcapa, najlepiej jest mocno pociągnąć za cały bębenek. Wewnątrz w bębenku jest taka sprężynka. Zapamiętajcie, w którą stronę ona jest włożona. W węższą stronę do gwiazdek. No i mamy dwie gwiazdki raczeta, których zadaniem jest zazębianie się o siebie. To je trzeba będzie posmarować specjalnym smarem. I druga sprężynka, te sprężyny ściskają po prostu gwiazdki ze sobą. Musicie wyczyścić tamte ząbki, musicie wyczyścić dokładnie całą oś ze starego smaru. Jak macie jakiś lepszy patent na czyszczenie tego, to napiszcie mi w komentarzu, bo ja strasznie tego momentu nie lubię. Tylko żebyście nie wpadli na pomysł wrzucić tutaj bębenek. Tutaj wewnątrz gwiazdki w środku znajduje się taki rowek. Pamiętajcie, żeby stamtąd wysuszyć benzynę czy czymkolwiek to oczyściliście, zanim zamontujecie, bo jeśli nie, to wam się wyleje i zniszczycie sobie nowo zamontowany smartyn. I oczywiście bębenek. Tam w środku jest taki rowek i gwint i warto to też szczoteczką dobrze wyczyścić. Po wyczyszczeniu obu stron sprawdzacie, czy wszystko kręci się płynnie, czy nie czujecie, tak jakby pracowało łożysko w piachu albo z jakimś oporem, albo na sucho, albo może w ogóle się nie kręciło. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to tak, teoretycznie DT Swiss nie przewiduje wymiany tych łożysk. Typ tych łożysk to 6802, można je spokojnie kupić. Natomiast, żeby je wymienić, no już potrzebujecie bardziej specjalistycznych narzędzi, chociaż da się to zrobić. Ale jeżeli chcecie spróbować odratować taki bębenek, jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to podobnie jak poprzednio, możecie bardzo delikatnie zdjąć uszczelkę. Zobaczyć, jak wygląda smar w środku. Tutaj niestety, chyba to widzicie, nie jest najlepiej. To jest bagno, a nie smar. Również czuję, że to łożysko nie chodzi. To znaczy one razem nie chodzą, dlatego że one, pamiętajcie, będą pracowały razem ze względu na tą tulejkę. Ta tulejka pomiędzy nimi, ta oś, to jest tak naprawdę oś, przedłużenie osi piasty, ona te łożyska rozpiera i zapewnia im wstępne naprężenie, tak zwany preload. I dopiero jak zaciskacie koło, to wszystkie te łożyska, to łożysko, łożysko w piaście z jednej i z drugiej strony zostają lekko ściśnięte, co niweluje preload. To jest bardzo fajnie wytłumaczone na stronie DT Swiss. Zobaczmy z drugiej strony. I to już nie jest smar, tylko bagno. Ja spróbuję te łożysko odratować. W tym celu zrobię coś, czego mówiłem, żebyście nie robili. To znaczy zafunduję całemu bębenkowi kąpiel po to, żeby wypłukać cały stary smar ze środka, ale ja będę aplikował od razu nowy. Tam chodziło o to, żebyście przypadkiem z taką breją smaru rozpuszczanego jakąś benzyną czy czymś, która się dostała pod uszczelkę, nie założyli z powrotem pracującego bębenka. To trzeba będzie wysuszyć i dać nowy smar. To, co teraz robię, oczywiście nie jest zgodne ze sztuką, więc powstrzymajcie się trochę z tymi komentarzami, ale alternatywą jest albo wyrzucenie na śmieci tego bębenka i kupno nowego, albo posiadanie narzędzi do wymiany łożysk. No to chlub!
Ja już widzę te komentarze, zniszczył bębenek. Te łożyska w tym bębenku i tak już by były praktycznie do wywalenia. Ja wam wcześniej mówiłem, że najbardziej obrywa łożysko z przodu, od strony napędowej, tam gdzie nie ma tarczy hamulcowej, ale ewidentnie u mnie było inaczej. Dajcie znać w komentarzach, czy macie doświadczenie, jak to u was wyglądało, ale mam nadzieję, że u was te łożyska będą w porządku, bo przyznacie, że ja tego roweru używałem w dosyć ekstremalnych warunkach czasami. Teraz musicie to bardzo, bardzo dobrze wysuszyć. Możecie go zostawić, żeby sobie poleżał gdzieś na przykład z godzinę. Powiem wam, że ten już dużo lepiej się kręci. Jest duża szansa, że operacja druciarstwo bębenkowe się powiedzie. Możecie oczywiście próbować pomóc sobie jakąś strzykawką, a optymalnie to byłoby to zrobić smarowniczką, wyciskającą smar pod ciśnieniem do środka łożyska. Dużo płynniej, bez porównania. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Zawsze można wymienić po prostu cały bębenek, bo i tak jest tańszy niż zestaw narzędzi do wymiany łożysk. Podejrzewam, że serwis też was tyle skasuje, że to nie będzie opłacalne. Dobra, to teraz jeszcze trzeba wyczyścić to, bo jest całe uświnione, oblepione tym smarem. No dobra, po wyczyszczeniu czeka was smarowanie, tym razem właściwym smarem. Smarujecie też trochę sprężynki i najważniejsze, same gwiazdki. I teraz od tego, ile wy tutaj dacie smaru na tą powierzchnię, będzie zależało, jak będziecie mieli głośne, cykające piasty. Im mniej, tym będą głośniejsze. Ja akurat lubię ciche, wiem, może jestem dziwny, ale jak jadę gdzieś długo w trasie, to mnie ten dźwięk cykania, szczerze mówiąc, zaczyna po pewnym dłuższym czasie, po wielu godzinach denerwować, więc ja sobie tutaj pozwolę dać więcej. Ale też nie przesadzajcie jakby coś z tym smarem, bo może się okazać, że będzie wam się sklejać. I montujemy do środka. Pierwsza sprężynka, pierwsza gwiazdka oczywiście tą stroną, nie tą, do zewnątrz. Do wnętrza bębenka. Druga sprężynka, pamiętajcie, tą cieńszą, węższą stroną do zewnątrz. Ja smaruję również lekko, ale lekko, delikatnie, ośkę. Jest jeszcze taka metoda, która polega na tym, że nakładacie jedną gwiazdkę na drugą, ściskacie, pozwalacie, żeby nadmiar smaru wypłynął. Wtedy wiecie, ile go mniej więcej powinno być. No dobra, trochę przesadziłem, zdjąłem trochę tego smaru, bo prawie w ogóle nie trykało. Ja sobie to jeszcze raz czyszczę, żeby nie mieszać dwóch rodzajów smaru ze sobą. Mam nadzieję, że was tym nie zanudzam, ale chcę każdy etap pokazać, jak on w rzeczywistości wygląda. Nie ma co znowu przesadzać z ilością smaru, on nie ma wam wypłynąć na zewnątrz po założeniu endcapa. Wciskacie zawleczkę i to wszystko. Musicie jeszcze wyczyścić sobie tu od wewnątrz wszystko z nadmiaru smaru. Cała robota gotowa. Jak już wygracie tą nierówną walkę z tą nakrętką i siłowanie się z nią, to wystarczy, że teraz sobie ją wykręcicie, tylko uważajcie, żeby nie uszkodzić albo nie zgubić tej gumowo-metalowej uszczelki. Będziemy ją zaraz nabijać z powrotem odpowiednim narzędziem. Wygląda to w ten sposób i tam pod spodem jest jeszcze podkładka, ona po prostu leży na łożysku. Pamiętajcie, że jak będziecie to montować z powrotem, to żeby ją założyć, nie zapomnieć o niej, albo też się jakoś nie uszkodzić, nie powyginać. I teraz mamy dostęp do łożyska od strony napędowej. Jako pierwsze będę wybijał łożysko od strony nienapędowej, używając do tego samej osi piasty, w którą włożę takie narzędzie, czy to oryginał od DT Swiss, czy zamiennik.
Nie muszę się tu martwić, że oś będzie mi się poruszała na boki, powodując nierównoległe wybijanie łożyska, dlatego że tutaj same łożyska mi ją stabilizują. Wybijał będę po prostu gumowym łotkiem, a samo łożysko z drugiej strony wyjdzie mi lekko, dlatego że ono ma mniejszą średnicę niż ten gwint, więc po prostu sobie dołem wypadnie. Jak widzicie, łożysko nam wyszło razem z osią z drugiej strony. Pozostaje nam pozbyć się tego ostatniego kolegi z drugiej strony. W tym celu znowu użyję osi, tylko ją obrócę. Od strony, z której wybiłem pierwsze łożysko, wkładam z powrotem oś do środka, tą jakby krótszą stroną do wewnątrz. Wsuwam w to łożysko i użyję jej do jego wybicia. Zanim zaczniecie wybijać drugą stronę, warto by było z tej zabezpieczyć, żeby Wam się oś nie zaczęła przekrzywiać przy wybijaniu. Możecie do tego celu użyć albo adaptera od praski, tego, który przechodzi przez oś, jeśli taki macie, a jeśli nie, to możecie próbować po prostu wybitym łożyskiem. Ono jest tu bardzo ciasno spasowane, bardzo uważacie, jak je nakładacie, żeby nie porysować, nie przekrzywić i tylko lekko je tam wsuwacie, tak żeby się oparło, żeby oś była stabilna i to wszystko. I ponownie nie tłuczemy w samą oś bezpośrednio, wkładamy sobie to narzędzie. Tylko teraz ja będę wybijał, trzymając sobie całą piastę w rękach, dlatego że nie chcę o nic opierać, żeby nie uszkodzić tej powierzchni tutaj z drugiej strony, zapierając o imadło czy o cokolwiek. Myślę, że przy odrobinie szczęścia wystarczy to w ten sposób zrobić. Wyszło bez żadnego problemu. Teraz mogę ocenić stan łożysk, to które wybiłem jako pierwsze. Kręci się płynnie, czuję minimalną taką chropowatość, ale to jest naprawdę czepialstwo. Ono by jeszcze długo pożyło. To, które wybiłem jako drugie. Tutaj jest wyraźnie gorzej. Czuć tak jakby od czasu do czasu coś natrafiało na ziarnko piasku. Można tak Wam to uczucie opisać. Ale ponownie, to też jest jeszcze czepianie się. Ono też jeszcze by, podejrzewam, tysiące kilometrów zrobiło tak naprawdę. Przy czym pamiętajcie, że na ich stan mogło wpłynąć to, że wybijamy je, uderzając w wewnętrzną bieżnię. Takiego łożyska, tak jak już mówiłem, ponownie nie montujemy. I być może to jest w ogóle przyczyną, że coś czuć. Ale otwórzmy, co zostaniemy w środku. Spójrzcie na to. To, powiem Wam, nie zaskoczyło. Smar jest idealnie czysty. Otwórzmy jeszcze drugą stronę. Jak to wygląda? Z tym idealnie czysty to ja chyba przesadziłem. Nabiorę więcej tego smaru, żeby Wam go pokazać. Spójrzcie, on nabrał takiego bursztynowego odcienia. W pozostałych łożyskach on był przezroczysty, dlatego zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest smar zmieszany z korozją, ale przyjrzałem się wewnątrz podróbką, co się dzieje w tym łożysku i nie. Tam nie ma absolutnie śladów korozji, on po prostu z czasem pracując nabrał takiego trochę ciemniejszego odcienia. Nie ma tu również piachu, błota. Uszczelnienie zadziałało. Otworzymy łożysko tylne od strony napędowej. Ono po rozebraniu koła miało tutaj sporo błota na tej powierzchni. Jestem ciekaw, czy ono się dostało również do środka. On tu nie jest już taki całkiem przezroczysty, on jest taki trochę mętny, wręcz galaretowaty. Podobnie jak ten, który był nałożony z zewnątrz na uszczelkę po rozebraniu koła. Tak jakby trochę tego syfu się tutaj dostało, wpłynęło następnego smaru. Ale nie ma tu absolutnie śladu korozji i piachu. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Spróbuję Wam to pokazać pod lupką. To jest to pierwsze łożysko z tym bursztynowym smarem. Tu chyba na nim jest jeszcze data produkcji 2005. Widzicie, mam nadzieję, taki pyłek, piasek, który to pływa. To jest benzyna ekstrakcyjna, którą wyczyściłem ten bursztynowy smar z pierwszego łożyska po to, żeby móc tam zaświecić i obejrzeć pod lupą stan bieżni. Okazuje się, że to nie korozja, nie wilgoć jest przyczyną jego zużycia, tylko właśnie takie zabrudzenia, które się tam dostawały. Dlatego teraz, zamiast stosować łożyska z uszczelnieniem 2RS, zastosuję sobie NSK z uszczelnieniem DU, które wydaje mi się powinno lepiej właśnie przed czymś takim zabezpieczyć. Tylko żeby mi nikt nie napisał, że te łożyska się zużyły przez mycie na myjce. Po pierwsze, tam nie ma żadnej korozji w środku od wody. Po drugie, one mają już 10 tysięcy kilometrów. Kto ogląda mój kanał, to wie, w jakich warunkach ja ich używałem, także miejcie to na uwadze. Przed instalacją pamiętajcie oczywiście, żeby bardzo dokładnie wnętrze piasty wyczyścić, żeby się nie okazało, że łożysko Wam leży na jakimś ziarnku piasku krzywo.
Przystępujemy do najbardziej stresującej części. Najpierw trochę smaru do środka. Smar na łożysko od wewnętrznej strony. Chociaż powiem Wam, że oryginalnie jak otwarłem to nie było, ale nie zaszkodzi zabezpieczyć dodatkowo. Lekko smarem brzegi łożyska przed wprasowywaniem. Montaż zaczynam od strony napędowej. Na tą dłuższą, nazwijmy to, stronę ośki nakładam łożysko. Oczywiście stroną posmarowaną smarem do wewnątrz. To jest bardzo ciasno spasowane. Wsuwajcie to ostrożnie, powoli. Wsuwam całość do środka. Wciskam tylko delikatnie palcami to łożysko. Tak, żeby na chwilę mi się to wszystko razem trzymało, nie wypadało. Montaż zaczynam od strony napędowej, na tą, nazwijmy to, dłuższą stronę osi. Nasuwam łożysko, oczywiście stroną posmarowaną smarem do wewnątrz. To jest bardzo ciasno spasowane, wsuwajcie to powoli. Całość wkładam do piasty i palcami wciskam sobie wstępnie łożysko tam w gniazdo, tak żeby ono tylko na razie mi się tam trzymało, nie wypadało. I teraz potrzebujecie dwóch adapterów typu over the axle, czyli przechodzących przez oś. Pierwszy krótki, który wkładacie z tej strony, tak żeby opierał się na gnieździe łożyska z tamtej. Wygląda to w ten sposób. I drugi adapter typu over the axle, długi, który nałożycie na stronę napędową. Wam się może wydawać, że on z tej strony jest płaski, przez to będzie naciskał na zewnętrzną i wewnętrzną bieżnię naraz, ale okazuje się, że nie, że on jest tak ukształtowany. Ja to sprawdziłem, że jak docisnąłem do łożyska, to wewnętrzna bieżnia kręciła się luźno, więc będziecie prawidłowo wprasowywali, naciskając jedynie na zewnętrzną bieżnię. Macie już włożone duże adaptery, przekładamy przez całość oś prasy. Teraz spójrzcie, gdybym ja próbował to wprasowywać w ten sposób, no to ona nie jest niczym stabilizowana i mogłyby łożyska nie wchodzić równo. Dlatego ja używam sobie jeszcze tego typu adapterów. Ja ich używam właśnie do wycentrowania sobie. One się tu wpasowują, stabilizują całość. Pewniacie się jeszcze raz, że tu siedzi. I teraz tu lekko naciskam na rączkę. I bardzo powoli, z wyczuciem, zaczynam wprasowywać do pierwszego oporu. Szło bardzo lekko i teraz jeszcze minimalnie taki lekki ruch. I to wszystko. Prawidłowo wprasowane łożysko będzie Wam wystawiać z piasty na około milimetr. Widzicie tutaj taki rant, żebyście przypadkiem nie pomyśleli, że to wystaje za bardzo i nie próbowali tego na przykład wcisnąć jeszcze raz mocniej. Teraz sprawdzacie, czy kręci się luźno i idealnie płynnie, tak samo jak takie niewprasowane. Porównajcie sobie, dlatego że może się okazać już na tym etapie, że kręci się ciężej albo z zacięciami, dlatego że albo piasta nie trzyma idealnie wymiarów, albo samo łożysko nie trzyma idealnie wymiarów, przez to po wprasowaniu one jest ściśnięte. Ma już na tym etapie niewłaściwy luz wewnętrzny i jest problem. Co możecie wtedy zrobić? No, z piastą już za dużo nie zrobicie, ani jej tak dokładnie nie zmierzycie, ale możecie próbować włożyć inną sztukę łożyska albo w ogóle jakieś inne łożysko innego producenta. Niestety próbować tu wbijać jeszcze raz. Jeżeli wszystko jest ok, smarujecie powierzchnię, przy czym ja już tu używam czerwonego smaru DT, bo jest taka zasada, żeby nie mieszać smarów ze sobą, które będą z tej strony. I teraz wracamy do naszej ulubionej nakrętki i podkładki, nie zapomnijcie o niej, tylko uwaga, ta nakrętka z tej strony ma na ząbkach od ratcheta takie wcięcie. Z tej strony ona jest całkiem płaska, z tej strony na ząbkach jest wcięcie. W to wcięcie wpasowujecie Waszą podkładkę. Spójrzcie, tu jeszcze zostanie całkiem sporo miejsca, żeby się tu smar chyba zmieścił. I tą płaską stroną do góry, a tą wciętą stroną z podkładką do dołu. Nie pomylcie tego, możecie jeszcze tu sobie dać smaru trochę. Jedna z instrukcji podaje, żeby montować to w ten sposób, że nakrętkę sobie
podkładką do góry, włożyć w imadło, nałożyć na to koło i przykręcać, kręcąc całym kołem. Moim zdaniem nie ma takiej konieczności, dlatego że to i tak się Wam dokręci mocno pod wpływem siły pedałowania. Tak jak widzieliście, i tak to jest bardzo trudno odkręcić, więc nie ma tego, co na tym etapie nie wiadomo jak mocno przykręcać. A, tylko pamiętajcie, żeby dać sobie jeszcze tu smaru na gwint, żeby to się łatwiej następnym razem odkręciło, tylko na wszelki wypadek nie dawajcie tego czerwonego, bo w sumie to nie mam pewności, czy go można na gwinty stosować. Przypominacie się ze swoim ulubionym narzędziem, które z pewnością bardzo dobrze Wam się kojarzy. Wkręcać się najpierw palcami podkładką do góry, tak żeby Wam nie wypadła z tego rowka. Upewniacie się, że siedzi równo. I uwaga, nie wciskajcie narzędzia do końca, tylko samym brzeszkiem, żeby nie wypchnąć tej podkładki z drugiej strony. Dlatego też nie jestem zwolennikiem wkładania tego w imadło i kręcenia kołem, dlatego że jak Wam to tam wskoczy, możecie ruszyć tą podkładką. Dopiero kiedy widzę, że ona siedzi do końca, że nie mogę już głębiej wkręcić ręką, to biorę klucz i dokręcam, ale nie z jakąś taką, nie wiadomo jak ogromną siłą, po prostu mocno do końca i to moim zdaniem wystarczy. Teraz czeka Was nieoczywista część, czyli montaż tej gumowo-metalowej uszczelki. Najpierw sprawdźcie, że ona nie jest jakaś zwichrowana, zniekształcona, zwłaszcza, że tutaj ta twarda guma na brzegu nie jest jakaś poszarpana. Jeżeli jest uszkodzona, zamówcie sobie nową, ona kosztuje około 40 zł. I naprawdę warto, dlatego że jeżeli z nią będzie coś nie tak, to do środka bębenka Wam się będzie dostawać piach i woda. A co jest tym wszystkim nieoczywiste, to, że potrzebujecie tego typu narzędzia od DT. Działa to w ten sposób, że tutaj w rowek uszczelki wsuwacie to, tak żeby to ciasno spasowane siedziało i całość nasuwacie na koło. To po prostu służy do nabicia tej uszczelki z powrotem. Moim zdaniem najlepiej jest to robić po prostu przy pomocy gumowego młoteczka. Nie używasz tutaj pracy jakoś na siłę, możecie coś za mocno naciskając zwichrować tą uszczelkę, coś z nią zrobić. Po prostu gumowym młoteczkiem parę uderzeń, ona powinna Wam lekko wejść. Adapter, tak żeby to wszystko było wycentrowane, kiedy będę uderzał. Sprawdzacie naokoło, że siedzi równo, patrzycie z boku, ona powinna Wam się zrównać tu z powierzchnią piasty. Sprawdzacie jeszcze raz, że łożysko Wam się wciąż lekko kręci. Trzymam kciuki za Was, że Wam również. Na tym etapie powinniście się już zastanawiać, czy o czymś nie zapomniałem, no bo co z łożyskiem z drugiej strony. Procedura DT Swiss jest taka, że bierzemy klucz do raczeta i jego używamy jako podpórki albo wkręcamy sobie całość w imadło w ten sposób, żeby wbić łożysko drugie od góry. Ja temu mówiąc szczerze nie ufam, dlatego że z tego co ja rozumiem, to ten klucz ma się tu upierać teraz na tej blaszce, a ja nie mam pewności, czy jak nie zacznę tego wprasowywać, to jej nie wygnę, nie zacznie ocierać, naciskać na uszczelkę łożyska albo go nie zgniecie. Dlatego ja użyję sobie adaptera, ale pod większe łożysko 6903, który mi tu idealnie pasuje na te zewnętrzne ząbki. Nasmarowałem oś bardzo lekko smarem. To jest ten moment, kiedy sprawdzacie, że nie przykleił Wam się do niej jakiś pyłek, zwłaszcza do tych powierzchni, na których będzie się opierać łożysko. Teraz jak jest nasmarowana, przejdzie bardzo płynnie. Od drugiej strony nakładam nasmarowane wcześniej od wewnętrznej strony łożysko. Od strony napędowej duży adapter, tak żeby opierał się na ząbkach gwiazdki, nie na uszczelce. Od drugiej strony mały adapter, tylko pamiętajcie, żebyście nie dali za dużego i Wam się przy wprasowywaniu nie zakleszczył w piaście, bo dopiero wtedy jest zabawa. Przez całość przywlekamy oś prasy i znowu pomogę sobie tymi mniejszymi adapterami, żeby ją ustabilizować. One tu ładnie pasują. Od tej strony rączka. I tu zaczynam powoli wkręcać praskę, rączkę praski. Zanim docisnę, upewniam się, że to wszystko siedzi w miejscu, gdzie powinno, że nie opiera się gdzieś na obudowie piasty. Lekko dociskam rączkę z lewej strony i powoli, jeszcze raz się upewniając, że to wszystko siedzi, gdzie powinno, zaczynam wprasowywać. Powinniście czuć, że to jest płynny ruch.
zero szarpania, zero siłowania się. Powinniśmy wprasowywać dokładnie do momentu, kiedy poczujemy ten pierwszy opór i sprawdzamy, czy łożyska kręcą się minimalnie, ledwo wyczuwalnie, minimalnie ciężej niż kręci się pojedyncze łożysko luzem i czy nie ma luzów osiowych w tym kierunku, kiedy będziecie poruszali ośką. Jak skręcicie to raz za mocno, no to czeka Was niestety wybijanie z powrotem. Sprawdzam, jak się kręci ośka. Jest leciutko, czy nie ma luzu osiowego wyczuwalnego. Jest bardzo minimalny, wyczuwalny luz osiowy, więc skręcamy troszkę mocniej. I znowu rozkręcam i sprawdzam. Nie spieszy nam się nigdzie, nie spieszcie się z tym. Wydaje mi się, że jest idealnie. Kręci się leciutko, jest taki minimalny opór, nie ma luzu osiowego. Tak powinno być. Co dalej już macie w pierwszej części filmu, więc tylko w dużym skrócie. Czerwony smart do raczeta do środka, tulejka na oś, jedna sprężynka, gwiazdka raczeta, druga gwiazdka raczeta, druga sprężynka, bębenek, oczywiście możecie to sobie włożyć najpierw do środka do bębenka i nakładać. On tutaj taka ciekawostka, nie wiem czy to będzie widać, w środku ma taki o-ring gumowy na samym tutaj końcu. I to ten o-ring wpada tutaj w oś, w ten rowek w osi i to on Wam trzyma całość. Gotowe.